IX Liceum Ogólnokształcącym imienia Klementyny Hoffmanowej w Warszawie stawiamy na rozwój. Nasz cel to nabywanie umiejętności, które ułatwią uczniom start w dorosłe życie. Chcemy, aby każdy, kto opuści mury naszego liceum, czuł, że dzięki ciężkiej pracy może spełnić wszystkie swoje marzenia. Pragniemy tworzyć szkołę, która odróżnia się od innych. Dlatego działamy metodą projektu. Dajemy uczniom wolną rękę pod nadzorem. Dzięki temu mogą oni samodzielnie realizować przygotowane przez nas zadania. Projekt Kraków, projekt żydowski, projekty matematyczne, gra terenowa, którą przygotowujemy na przywitanie nowych uczniów szkoły, czy nawet dzień otwarty, nad którym zawsze długo pracujemy, to tylko kilka z wielu przykładów aktywności uczniów. Każdy członek naszego IX Liceum Ogólnokształcącym imienia Klementyny Hoffmanowej w Warszawie stawiamy na rozwój. Nasz cel to nabywanie umiejętności, które ułatwią uczniom start w dorosłe życie. Chcemy, aby każdy, kto opuści mury naszego liceum, czuł, że dzięki ciężkiej pracy może spełnić wszystkie swoje marzenia. Pragniemy tworzyć szkołę, która odróżnia się od innych. Dlatego działamy metodą projektu. Dajemy uczniom wolną rękę pod nadzorem. Dzięki temu mogą oni samodzielnie realizować przygotowane przez nas zadania. Projekt Kraków, projekt żydowski, projekty matematyczne, gra terenowa, którą przygotowujemy na przywitanie nowych uczniów szkoły, czy nawet dzień otwarty, nad którym zawsze długo pracujemy, to tylko kilka z wielu przykładów aktywności uczniów. Każdy członek naszego grona pedagogicznego stara się przekazać uczniom wiedzę w atrakcyjny dla młodego człowieka sposób. Nauczyciele ciągle szkolą się i odkrywają nowe metody nauczania, aby móc dotrzeć do młodego pokolenia. Świat się rozwija, a my wraz z nim. Dlatego dużą część funduszy przeznaczamy na ciągłe wyposażanie i unowocześnianie sal lekcyjnych oraz budynku szkoły. Wierzymy, że ważne jest świadome podejście uczniów do wyboru zawodu, dlatego współpracujemy z wieloma instytucjami, uniwersytetami oraz absolwentami naszej szkoły, aby pomóc uczniom w podjęciu tej trudnej decyzji. Wiemy jednak, że organizm człowieka nie jest przystosowany do ciągłej pracy. Dlatego staramy się nauczyć młodzież, że w życiu potrzebne są też momenty na odreagowanie stresu. Dobrym sposobem na to jest na przykład sport. Obecnie staramy się zwiększać liczbę miejsc przeznaczonych do aktywności fizycznej. Posiadamy salę fitness, siłownię, salę gimnastyczną i wiele innych, a już niedługo powstanie u nas hala sportowa. Jesteśmy otwarci na świat. Dużo podróżujemy. Nasi uczniowie jeżdżą na wyjazdy narciarskie, wymiany uczniowskie, rejsy po górę, a także zwiedzają wiele państw. Pomysłem naszych uczniów są również imprezy, takie jak Noc Artystów czy Hof Garden Party. Możemy pochwalić się wieloma już zrealizowanymi, ale i wciąż toczącymi się w szkole działaniami, takimi jak coroczne święto szkoły, w którego przygotowanie włącza się cała nasza społeczność. W trakcie wydarzenia odbywają się liczne wykłady i konkursy. Miłośnicy kamery znajdą też coś dla siebie. Hoffmanowa Television dzielnie towarzyszy nam we wszystkich szkolnych wydarzeniach. Na sportowców czeka Hof Basket League oraz Hoffmanowa Liga Kopaczy, czyli mecze w koszykówkę i piłkę nożną rozgrywane na przerwach między klasami. Naszą dumą są różne inicjatywy uczniowskie. Ogólnopolski Festiwal Filmowy 9 minut i Festiwal Teatralny 12 minut zrzeszają tych bardziej i mniej amatorskich twórców filmów i sztuk. Tutaj, pod dachem naszej szkoły. Wydarzenia poprzedzają długie i pracochłonne przygotowania, nie tylko ze strony artystycznej, ale również organizacyjnej. Specjalnie powołane sekcje uczniów pod nadzorem nauczycieli dbają o porządek i jak najlepszy odbiór widowisk.
Nie brak przy tym dobrej zabawy, radości, a nawet łez szczęścia. Naszą licealną społeczność tworzą ludzie, którzy mają różne pasje i marzenia, a szkoła umożliwia im ich realizację oraz rozwój. I właśnie dlatego 9 Liceum Ogólnokształcące imienia Klementyny Hoffmanowej w Warszawie jest tak otwarte i unikalne. Witamy Was bardzo serdecznie na trzecim i niestety już ostatnim dniu naszego wspaniałego Hoffdaya, czyli dni otwartych w 9 Liceum Ogólnokształcącym imienia Klementyny Hoffmanowej. Ale nie martwcie się, moi drodzy, spokojnie. Najlepszych prowadzących zostawiliśmy na koniec. Dzisiaj ja, czyli Nadia Jarecka. Oraz ja, czyli Igor Gus, będziemy mieli przyjemność poprowadzić dla Was to wydarzenie. Mamy nadzieję, że będziecie się bawić chociaż w połowie tak dobrze jak my. Jeśli chodzi o plan na dzień dzisiejszy, prezentuje się on następująco. Będziecie mieli szansę zobaczyć wywiad z przedstawicielami klas MatGeoWOS oraz MatGeoHist. Ale oprócz tego, oczywiście to nie koniec atrakcji, specjalnie dla Was zaprosiliśmy do naszego studia prowadzących zeszłoroczny festiwal filmowy 12 minut. Tak naprawdę teatralne 12 minut, bo mnie już zabijają tutaj wzrokiem. Te filmowe 9 minut, teatralne 12 minut oraz członków Hoff TV. Miejmy nadzieję, że mnie nie wyrzucą. Tak, dokładnie tak. Jak widzicie, zapowiada się bardzo ciekawie, dlatego my nie będziemy Was już zanudzać i zaprosimy na krótką przerwę, po której będziecie mogli obejrzeć pierwszy wywiad. Thank you.
No i jesteśmy z powrotem. Przepraszam bardzo za opóźnienie, ale problemy techniczne. Zażalenia proszę do HOF TV zgłaszać. Jest ze mną Weronika Zielińska i Dominik Kowalczyk. Cześć, cześć. 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 Jeszcze tylko szybko, zanim zadam wam pierwsze pytanie, muszę powiedzieć, że podczas wystąpienia pani dyrektor w poniedziałek wkradł się mały błąd odnośnie języków w klasie pierwszej F, w następnej. Będzie do wyboru francuski od podstaw i hiszpański kontynuacja tylko. Dobrze, to słuchajcie, zacznijmy od pytania najprostszego. Jak się macie, jak samopoczucie? Bardzo dobrze. Tak, u mnie też wspaniale. To najważniejsze. Dobrze, słuchajcie, pytanie takie w serduszko każdego matgeowosu. Matgeowos Humanem Hoffmanowej. Często słyszy się takie stwierdzenia, czy to prawda? Znaczy, oczywiście, że się często słyszy, na pewno, tak, nazywają nas takim naszym małym humanem. I czy to prawda? No, na pewno mamy taki jakby program rozszerzonego języka polskiego. Część osób się z tego powodu cieszy, część nie. Oczywiście, wszyscy bardzo kochamy język polski. Tak, ale myślę, że jak najbardziej każdy znajdzie coś dla siebie. I też się zgadzam z tym, co powiedziała Weronika. Każdy znajdzie coś dla siebie. I ci, co są za pan brat z polskim, i ci, co nieco mniej, to jest takie połączenie dwóch tych stron. Dobrze, zdecydowanie się z tym zgadzam. Kolejne pytanko jest o przedmioty rozszerzone, ponieważ czasem jak mówię komuś, że o, jestem na matgeowosie, to oni, WOS i matematyka, w ogóle o co chodzi? Tak więc stąd moje pytanie. Dość nietypowe połączenie przedmiotów. Czy rzeczywiście jest to tak, że to połączenie działa? Czy on, te wszystkie przedmioty jakoś się tam przeplatają? Czy jest to bez sensu i w ogóle po co jest ten profil? Jak najbardziej te przedmioty się przeplatają. Zarówno matematyka z WOS-em, tutaj mamy różne dane statystyczne. Matematyka z geografią, tu też mamy wiele obliczeń. A te rozszerzenia pozwalają na szeroki wybór studiów późniejszych, nawet jeśli ktoś teraz nie wie, to właśnie ten profil daje takie szerokie możliwości zastanowienia się i późniejszego wyboru. Tak, ja myślę, że tutaj Dominik wyczerpał temat, ale jak najbardziej po tym profilu mamy wiele możliwości wyboru właśnie kierunków studiów. No i też myślę, że to jest taki profil uniwersalny, który właśnie pozwala nam się rozwijać na wielu płaszczyznach, więc moim zdaniem jest to bardzo dobry wybór. No dobrze, dobrze. Idealnie właśnie o to miałem pytać. Wspomnieliście o studiach. Czy wy na tym momencie, na ten moment macie już jakieś pomysły, jeśli chodzi o studia? A jeśli nie, to czy możecie powiedzieć wszystkim, jakie właśnie daje możliwości ten profil? No to ja myślę, że na samym początku, a propos możliwości, to chyba można pójść wszędzie. Ktoś wspominał, że oprócz Politechniki. A ja osobiście myślę w tej chwili o prawie, więc jeszcze tutaj nawiązując do pytania o Humana, to polski jak najbardziej się przydaje, tak? No przy okazji WOS, no więc, ale myślę, że tutaj właśnie dzięki temu szerokiemu wyborowi potem, no to właśnie każdy będzie mógł, będzie miał możliwość wyboru swojego kierunku. Ja jeszcze nie wiem, co bym chciał robić, natomiast tak jak powiedziała Weronika, ten profil daje ogromne możliwości. I myślę, że nawet tę Politechnikę dałoby się załatwić, dałoby się ogarnąć, dostać się bez problemu. Zdecydowanie myślę, że nawet ASP by się dało załatwić, więc jak najbardziej. Zdolnych mamy tu uczniów. Dobrze, słuchajcie, nasza szkoła trochę słynie z tego, że jest, znaczy przynajmniej tak się mówi, że jest w niej wiele działań pozaszkolnych. Czy to jest rzeczywiście prawda, że w Hoffmanowej nie tylko się uczy, a właśnie wykonuje się dużo takich przedsięwzięć jak nasz piękny Hof Day, czy niezbyt prawda? Jak najbardziej. Można się angażować w naprawdę wiele przedsięwzięć. Chociażby właśnie dni otwarte, festiwale, są różne koła zainteresowań, Liga Debatancka, są SKS-y z naprawdę wielu dyscyplin sportowych. Także nie ma jak się nudzić. Tak, to ja myślę, że jeszcze tak jak samorząd właśnie mówił w poniedziałek, jeśli się nie mylę, że rzeczywiście każdy tutaj znajdzie coś dla siebie, bo mamy na festiwalach mamy mnóstwo sekcji, zresztą dzisiaj się chyba będą wypowiadały.
i no to na pewno każdy będzie mógł mieć możliwość znalezienia tego, czym się interesuje. No a przy okazji właśnie, to myślę, że akurat to taka specyfika naszego profilu, bo osoby właśnie z klas FU bardzo angażują się właśnie w przeróżne festiwale, Hofdeja, święto szkoły, też podczas święta szkoły można organizować własne spotkania. Nasza klasa zresztą w tym roku robiła, więc myślę, że szkoła daje nam dużo takich właśnie możliwości też rozwijania się poza typowo zajęciami szkolnymi. Dobrze, super, dziękuję wam bardzo. Według mnie w szkole jednak najważniejsze są te doznania. Oczywiście trzeba się uczyć i tak dalej, ale dla mnie najważniejsze są te doznania i najważniejsi są ludzie. Powiedzcie mi, jaka według was panuje atmosfera w naszej szkole? Oczywiście nie możemy tego założyć z góry, bo nie wiadomo, kto na kogo trafi. Może być różnie, ale jak to było u was? To znaczy mi się wydaje, że to tak bardzo cechuje naszą szkołę, to jest ta tolerancja, bo mamy tutaj ludzi, którzy naprawdę przeróżnie wyglądają, mają właśnie przeróżne zainteresowania. No i to właśnie się spotyka z taką ogólną akceptacją. Każdy może wyrażać siebie, każdy może wybrać to, co lubi robić. No i mi się wydaje, że to jest właśnie taki bardzo ważny punkt i dzięki temu każdy może się u nas poczuć jak u siebie w domu. I tu też dochodzi kwestia tych działań różnych wewnątrzszkolnych. To właśnie pozwala się integrować z innymi klasami. Ta praca przy festiwalach, przy różnych kołach zainteresowań, tak jak już mówiłem wcześniej, to pozwala poznawać nowe osoby, nie tylko z własnej klasy, ale też z równoległych klas, ze starszych, z młodszych. Choć w naszym wypadku jeszcze nie z młodszych. Jeszcze nie, ale mam nadzieję, że już niedługo, znaczy na pewno już niedługo. Dobrze, słuchajcie, bo pewnie teraz wiele osób nas ogląda. Czy moglibyście powiedzieć, jak poza Hofdejem, którego teraz wszyscy oglądają, jak poza tym Hofdejem można dowiedzieć się czegoś o szkole? Właściwie, co was zachęciło do pójścia do tej szkoły? U mnie na przykład to był przyjaciel ze starszej klasy, więc jak to było u was? To w moim przypadku też to po części byli znajomi, bo też miałam tutaj właśnie znajomych ze starszych klas, którzy bardzo polecali tą szkołę. No a przy okazji właśnie myślę, że też ten profil, który akurat w moim przypadku był takim strzałem w dziesiątkę. No i przede wszystkim szkoła właśnie bardzo umożliwia nam robienie też mnóstwo właśnie rzeczy poza takimi typowymi zajęciami szkolnymi. No i można tutaj nabyć naprawdę dużego doświadczenia na wielu płaszczyznach, więc myślę, że to jest taki ważny punkt u nas, który może zachęcić tak przyszłorocznych pierwszoklasistów. Mam nadzieję. Ja niestety nie miałem żadnych starszych kolegów ani koleżanek. Natomiast też słyszałem bardzo wiele dobrego na temat Hofmanowej. Również ten profil, który, tak jak już mówiliśmy, nie jest takim typowym profilem, nie jest obecnym w każdej szkole, to również mnie zachęciło, przedmioty rozszerzone i tak też, tak jak Weronika powiedziała, to był strzał w dziesiątkę. Dobrze. Pytanie to już padło wcześniej, w poniedziałek bodajże, do Bielchemów. Powiedzcie mi, topowe warszawskie liceum, czy rzeczywiście nie ma czasu na sen? To jest nieprawda. Oczywiście, trzeba się uczyć, trzeba się zorganizować, ale to też nie jest tak, że jesteśmy męczeni tymi sprawdzianami, kartkówkami. Nauczyciele przestrzegają reguł, żeby nie robić tych sprawdzianów za dużo. Jeśli ktoś jest zorganizowany w miarę, to bez problemu da sobie radę i znajdzie czas i na naukę, i na sen, i na różne inne zainteresowania. Tak, to tak jak Dominik powiedział, czas na sen na 100% się znajdzie. No i przede wszystkim dla mnie na przykład bardzo ważną rzeczą było to, ja się bardzo pozytywnie zaskoczyłam, bo właśnie pomimo tego, że jest to wszystko topowe liceum, no to stanowczo mamy czas dla siebie, mamy czas na spotkania ze znajomymi, na rozwijanie jakichś swoich zainteresowań, co właśnie tak jak mówiliśmy, szkoła nam tutaj bardzo dobrze umożliwia. Więc myślę, że to stanowczo nie trzeba się bać. Super, super, dziękuję wam bardzo. Niestety czas nam się kończy, nie będę przedłużać, będą na mnie krzyczeć, a uwierzcie, nie chcecie, żeby na was krzyczeli. Dziękuję bardzo Weronice i dziękuję bardzo Dominikowi. Dziękuję też wam, widzowie, za to, że nas oglądaliście. I zapraszamy teraz na krótką przerwę, po którym Nadia przeprowadzi wywiad z drugim MatGeo profilem, MatGeohistem. Dziękuję bardzo.
Dzień dobry, witamy wszystkich bardzo serdecznie z powrotem po przerwie. Jeśli chodzi o te błędy HOF TV, bo mówię tutaj jako jedna z członkini, chciałabym tylko powiedzieć, że my też jesteśmy ludźmi, nam też się zdarzają błędy, ale uważam, że i tak czy siak robimy to dosyć profesjonalnie. Ale jakby co, to lista zażaleń będzie znajdować się na dole, możecie pisać w komentarzach, a my może rozważymy, co poprawić. Ale dobrze, już oczywiście bez żartów, jesteśmy i lecimy z kolejnym HOF wywiadem. Ze mną, po mojej lewej, Magda Siebuła. Dzień dobry. Oraz Adrian Trzaskowski. Hej, hej. No dobrze. No moi drodzy, na pewno jak wybieraliście ten profil, myśleliście głównie o tych przedmiotach rozszerzonych, no bo nie przez przypadek te przedmioty rozszerzone jednak na tych profilach są. Czy podoba wam się, jak właśnie w naszej szkole są prowadzone lekcje właśnie w waszym przypadku z matematyki, historii oraz geografii? Tak, ja jestem bardzo zadowolona z tego, jak w tej szkole prowadzone są moje przedmioty rozszerzone. Można powiedzieć, że nauczyciele starają się nam pokazać taką ludzką twarz tych przedmiotów, co wbrew pozorom nie jest takie proste, bo jednak materiału jest bardzo dużo. No a z matematyki, no to wiadomo, że trzeba się uczyć na bieżąco, ale nasza matematyczka i inne też raczej starają się bardzo nas zachęcać i pokazywać, że mimo wszystko warto. Także tak. No właśnie, ja byłem bardzo przerażony tego, w jaki sposób będą prowadzone te lekcje, ponieważ w szczególności geografia i historia to są przedmioty, gdzie naprawdę musimy dużo wiedzy pojąć i bałem się, w jaki sposób ta wiedza będzie nam przekazywana. Ale pozytywnie się zaskoczyłem, ponieważ ta wiedza i zarówno i z geografii, i z historii jest przekazywane w naprawdę interesujący sposób i po prostu taki ciekawy. Z historii są nam pokazywane różne elementy, o których się uczymy, tak samo i z geografii. Nie są to po prostu fakty i czyste informacje, które do nas trafiają. No dobrze, no to opowiedzieliście trochę o pozytywnych rzeczach, które was jakby zaskoczyły, no ale nie możemy tylko słodzić, będziemy pokazywać wam autentyczną stronę. I czy moglibyście wymienić mi na przykład dwie rzeczy takie negatywne, które zaskoczyły was w profilu MatGeoHist, ale oprócz tego pozytywne, żeby jednak jakoś trochę was zachęcić. Ja na pewno byłem, nie spodobała mi się ilość materiału z rozszerzonej historii i ja wiedziałem, zanim przyszedłem do tej szkoły na ten profil, wiedziałem, że tego będzie dużo i wiedziałem, że to będzie naprawdę wymagające. Takie okazało się takie, jakie jest. I rzeczywiście tego jest naprawdę dużo. Dużo się trzeba uczyć, trzeba się do tego przyłożyć. Ale spodziewałem się tego, więc... No. Tak, no to mnie na pewno zaskoczył fakt, że zarówno na historii, jak na geografii mamy takie, można powiedzieć, projekty raz na półrocze, do których rzeczywiście trzeba się trochę przyłożyć i wymagają nakładu pracy. Na początku to na pewno był taki stres, bo też nie do końca wiedziałam, jak to zrobić, ale okazało się, że ze wszystkiego da się wybrnąć i sobie po prostu poradzić. No niestety, muszę wam powiedzieć, drodzy widzowie, jeżeli idziecie na rozszerzenie z historii, będziecie tej historii się uczyć, ale to tak jest w każdym już profilu. Dobra, kolejne pytanie. MatGeoHist, jest to taki profil, bym powiedziała, nawet dość nietuzinkowy, w sensie nie spotyka go się często, na przykład przynajmniej w warszawskich liceach, ja nie widziałam, więc czy właśnie dlatego wybraliście ten profil, właśnie przez to nietuzinkowe połączenie, czy może był jakiś inny powód? Powiedzcie mi, dlaczego taki, a nie inny wybór? Znaczy, ja akurat wybrałam ten profil, ponieważ bardzo zależało mi na połączeniu przedmiotów humanistycznych z matematyką, które jednak lubię się uczyć. Więc w moim przypadku było to rozważanie pomiędzy klasą matematyczno-historyczno-geograficzną, a matematyczno-geograficzną z rozszerzonym WOS-em, która była tutaj przed chwilą. Jednak ostatecznie stanęło na historii, bo uznałam, że jednak bardziej mnie interesuje uczenie się tych wszystkich dat i różnych bitew. Tak więc w moim przypadku to był jednak wybór podyktowany tym profilem, którego zdecydowanie nie żałuję. No właśnie, ja wybrałem ten profil, bo wiedziałem, że w trakcie mojej nauki w liceum może jeszcze mi się zmieni mój pomysł na siebie i pomysł na moje życie. A wiedziałem, że on otwiera bardzo dużo ścieżek i ze względu na ten humanistyczny element, a także i na ścisły. No i po prostu dużo możliwości wyboru późniejszej nauki zdecydowało, że wybieram ten profil. No właśnie, miło, że wspomniałeś o tych ścieżkach. Czy wiecie już, co będziecie chcieli robić w przyszłości? Właśnie jakie możliwości daje akurat ten profil? No tak jak mówiłem, to może mi się jeszcze zmienić, aczkolwiek na razie i przed pójściem do tego liceum i na razie myślę nad ekonomią, czyli
bankowością i zarządzaniem oraz profilami ściśle związanymi z ekonomią, ponieważ się tym interesuje, a wiem, że rozszerzenie MatGeo na to pozwala dostać się na takie studia. Czy to na SGH, czy na jakieś inne studia zagraniczne, więc na razie celuję w ekonomię, ale może to się zmieni. Ambitnie, a jak u ciebie, Zosia? Magda. Jeju, pierwszy dzień, flashbacki, mów, proszę. No to ja raczej wybierając ten profil właśnie też się kierowałam tym, że można wybrać bardzo różne rzeczy, które jako rzecz, którą chcemy później robić. Dla mnie akurat bardziej atrakcyjnym kierunkiem było prawo, a większość osób po tej klasie właśnie celuje w prawo lub ekonomię. No ale oczywiście nadal mam też więcej rzeczy, które mogę wybrać, bo sama rozszerzona historia też daje wstęp na takie kierunki jak, no nie wiem, dziennikarstwo chociażby, więc myślę, że pójdę gdzieś jednak w tą stronę. No i tego mam nadzieję, że ci się uda. Dobrze, czy szukaliście jakby szkoły ze względu na profil, czy profilu ze względu na klasę? Czy mieliście coś takiego, okej, Hoffmanowa i teraz po prostu wybieram pośród klas, czy już na przykład właśnie widzieliście, że będziecie coś z matmą tutaj chcieli, coś z geografią i po prostu wyliczanka? Nie, no to zdecydowanie nie była wyliczanka, chociaż w moim przypadku to był jednak wybór ze względu na profil. No bo jak wiadomo, kiedy chce się właśnie połączyć matematykę z historią, to jest bardzo rzadkie połączenie i trudno znaleźć liceum, nawet w Warszawie, no po prostu, które takie połączenie zapewnia. Natomiast zdecydowałam się jednak mimo wszystko na Hoffmanową, bo nadal można znaleźć kilka szkół z takim profilem. Dlatego, że słynie z dobrej atmosfery, którą zresztą mogę potwierdzić, że rzeczywiście tutaj tak jest, oraz wielu inicjatyw uczniowskich, w które można się zaangażować, ale o tym też będzie później w dalszej części programu. No właśnie ja wybierałem, w sensie ja wiedziałem już wcześniej, że chcę pójść na MatGeo, więc wybierałem szkoły, które po prostu mogą zaoferować jak najwyższy poziom nauczania w tych rozszerzeniach. No i tak padło na Hoffmanową. Bardzo się cieszę, że w końcu wybraliście Hoffmanową, bo inaczej nie moglibyśmy teraz razem rozmawiać, ale czyli nie cofnęlibyście się w czasie? Czy byście się cofnęli? I jakbyście mogli cofnąć się w czasie i wybrać inną szkołę, zrobilibyście to? Nie wybrałbym innej szkoły, ponieważ... Dobra odpowiedź. Tak. Zanim tutaj przyszedłem, bałem się bardzo, byłem przerażony, jak to będzie, czy Hoffmanowa spełni moje oczekiwania, czy będzie za wysoko, czy może będzie za nisko, jacy okażą się ludzie. I po tych doświadczeniach, które nabrałem przez te 6 miesięcy nauki, tylko jakby utwierdziłem się w przekonaniu, że jest to naprawdę dobra szkoła, z naprawdę wysokim poziomem nauczania, a także, że spotkałem tutaj super ludzi, którym podziękuję za moje przeżycia z nimi, za doświadczenia i tak dalej. Więc gdybym się cofnął w czasie, to nadal zostałbym przy Hoffmanowej. Tak, no ja też z całą pewnością wybrałabym znowu Hoffmanową, bo ta szkoła naprawdę dużo mi dała, też jeżeli chodzi o taką pewność siebie, też to, że w ogóle mogę tutaj być i w pewnym sensie się pokazać. Daje taką możliwość, tak samo jak wszelkie różne inicjatywy uczniowskie, które pozwalają naprawdę poczuć taką wspólnotę i poznać wielu ludzi, z którymi na pewno będę utrzymywać kontakt też poza szkołą i na gruncie prywatnym. Ta szkoła naprawdę daje szansę się rozwinąć i jeżeli ktoś tylko chce te szanse wykorzystać, to można naprawdę rozwinąć skrzydła zarówno w dziedzinach tych, które się rozszerza na przedmiocie, czyli u nas na przykład matematyce, historii, geografii, jak i na gruncie po prostu towarzyskim, tak? Możemy na pewno się rozwinąć jako osoby, dużo się o sobie nauczyć poprzez zaangażowanie w festiwale. No i po prostu też poznać ludzi, którzy tak jak my lubią się uczyć i zależy im na to, żeby w życiu osiągnąć dużo i zdać dobrze maturę. Właśnie, bo mówicie cały czas o tym angażowaniu się w życie szkoły. Czy wy czujecie, że jakby szkoła jest otwarta na nowe osoby? Czy to jest takie zamknięte grono, które po prostu sobie tam coś tam tworzy? Czy właśnie to jest tak, że na przykład jak ktoś chce się zaangażować, to ma szansę? Tak, oczywiście, że każdy ma szansę się zaangażować. No i ja też przyznam, że kiedy przychodziłam do tej szkoły, bałam się trochę, że to grono jest takie bardzo obsadzone i też trudno po prostu w czymkolwiek wziąć udział, gdziekolwiek się pokazać, zaprezentować, a okazuje się, że ta szkoła naprawdę przyjmuje nowe osoby, nie tylko otwarcie, ale też przyjaźnie i bardzo dba o te nowe twarze, tak więc jeżeli ktoś się chce zaangażować, czy to festiwal teatralny, czy festiwal filmowy, czy też
jakąś bardziej niszową, powiedzmy, inicjatywę, jak chociażby koło debatanckie, to na pewno zostanie tam przyjęty otwarcie, dostanie wiele porad, pozna bardzo, bardzo fajnych ludzi po prostu, którym zależy na tym, żeby to wyszło jak najlepiej, którzy wkładają w to całe serce, swój czas wolny i którym naprawdę na tym zależy. Więc na pewno to jest takie serce tej szkoły, które, w którym po prostu warto brać udział i móc po prostu się pokazać, nauczyć dużo o sobie. Tak, to tak to wygląda z mojej perspektywy. Zgadzam się. Szkoła daje po prostu multum możliwości i jak tylko ktoś chce, to może wziąć w nich udział. Ja będąc pierwszoklasistą, starałem się brać w jak największej ilości takich wydarzeń, żeby poznać nowe osoby, żeby zdobyć trochę doświadczenia i się naprawdę pozytywnie zaskoczyłem, ponieważ wszyscy byli otwarci, wszyscy nam chętnie pomagali, pokazywali nam, jak robić różne rzeczy. Więc jeżeli tylko ktoś chce, może się naprawdę angażować w bardzo, bardzo dużo rzeczy w szkole. Dobrze, to teraz może takie trochę luźniejsze pytanie, ale czy jedliście już nasze szkolne, słynne naleśniki? Bo dla tych, którzy nie wiedzą, tak naprawdę duża część diety wszystkich hoffmaniaków to są naleśniki z naszej słynnej stołówki, więc czy wy jedliście, a jak tak, to na ile je oceniacie? Skala od 1 do 10. Tak, miałem przyjemność ich spróbować i muszę powiedzieć, że są naprawdę świetne, ale tylko i wyłącznie wtedy, kiedy są ciepłe, bo zimne, już na czwartej obiadowej przerwie, to już nie polecam. Nie, to samo. Dokładnie. No to ja na szczęście nie miałam okazji załapać się na zimne naleśniki, jednak zawsze były ciepłe. Także ciepłą wersję oceniam na 11 na 10, bo naprawdę są wspaniałe i też są jedną z tych rzeczy, które też łączą nas hoffmaniaków. Są takim trochę inside joke'iem tutaj. Tak więc naprawdę mam nadzieję, że też będziecie mieli szansę ich spróbować już we wrześniu. No dobrze, i już ostatnie pytanie, bo powoli nam się czas kończy, ale nasza szkoła jest ogromną szkołą, umówmy się, jakby to jest jedna z największych szkół, chyba nawet największa szkoła w Warszawie. Czy wy się na początku gubiliście? Czy jakby właśnie mieliście dużą trudność ze znajdywaniem odpowiednich sali w ogóle? No to powiem, że na początku naprawdę było ciężko. Nawet powiem jako taką anegdotę, że u nas w klasie jedna osoba wpadła na pomysł zrobienia zdjęcia planu przeciwpożarowego, żeby po prostu się jakoś odnaleźć. No ale już z czasem po prostu wszyscy się przyzwyczajamy, dajemy radę zrozumieć jednak, która sala jest na którym piętrze, zapamiętać drogę i w tej chwili mogę już powiedzieć, że jednak się nie gubię na tych korytarzach. Chociaż we wrześniu było wiele sytuacji, kiedy szłam w jedną stronę i zastanawiałam się, dlaczego sala ma numer 6, a nie 1, bo takiej szukam, tak. No ja niestety gubię się do dzisiaj. Nawet po tych 6 miesiącach, szczególnie kiedy mamy zastępstwo i mamy jakąś nową salę na całkowicie innej części szkoły, absolutnie nie potrafię odnaleźć drogi. Aczkolwiek, jak powiedziałaś, plany ewakuacyjne są zbawieniem. Ja niestety muszę się połączyć z tobą, Adrian, w bólu. Bardzo często niestety mam sytuację, kiedy idę pewnym siebie krokiem i nagle jak głupia muszę zawracać. No ale co poradzić, takie życie. Dobrze, dziękuję wam bardzo serdecznie za ten wywiad. A teraz zapraszamy was na krótką przerwę, po której porozmawiamy z szefowymi festiwali szkolnych. Dziękujemy również.
No i witamy z powrotem po przerwie. Moi drodzy, jeżeli słyszeliście kiedyś o Hoffmanowej, to na pewno słyszeliście właśnie o tym, że wyróżnia się ona inicjatywami uczniowskimi. I właśnie z obok mnie siedzą dwa idealne przykłady na to stwierdzenie. Przed wami Wiktoria Tłoczek oraz Nina Kąska. Dla tych, którzy nie wiedzą, chociaż jest to raczej trudne, jeżeli jesteście jednym z uczniów naszej szkoły, Wiktoria była zeszłoroczną szefową festiwalu teatralnego 12 minut, a Nina była zeszłoroczną szefową festiwalu filmowego 9 minut. Witajcie bardzo serdecznie w naszym studiu. Cieszymy się, że znalazłyście dla nas chwilę. No dobra, czy w ogóle możecie opisać, czym są te festiwale? Bo ja na przykład jak szłam do naszej szkoły, to w ogóle nie wiedziałam o co w nich chodzi, więc jeżeli ty, Wiktoria, byś mogła opisać właśnie teatralne, a ty Nina filmowe, to bym była bardzo, bardzo wdzięczna. Oczywiście, przede wszystkim witam, nie witam, tylko hejka do wszystkich widzów. Jak mogę opisać festiwal teatralny? Na pewno jest to wyjątkowy czas dla wszystkich uczniów, ale nie tylko, ponieważ na festiwal mogą przychodzić także osoby z zewnątrz. Festiwal teatralny 12 minut to jest festiwal małych form teatralnych, stąd nazwa 12 minut. No i co? Uczniowie, właściwie grupy teatralne mogą wystawić różne przedstawienia. Jednak nie jest to jedyny sposób zaangażowania się, ponieważ można też przyjść i po prostu oglądać, albo zaangażować się w organizację, co wydaje mi się, że też jest bardzo ciekawe. Nasze wydarzenia są do siebie bardzo podobne i tak naprawdę różnią się tylko niektórymi rzeczami. No i do nas, tak jak tutaj można zgłaszać krótkie formy teatralne, tak do nas można zgłaszać filmy, które mają długość maksymalnie 9 minut, też właśnie to jest nawiązanie do tytułu. No ale znowu też to nie jest jedyna forma zaangażowania, ponieważ dotyczy ona tylko twórców, a z naszej strony, organizatorów, jest o wiele więcej zadań. Można robić tak naprawdę wszystko. Jest sekcja PR, jest sekcja logistyczna, jest sekcja porządkowa i każda z nich zajmuje się zupełnie czym innym. Na przykład też jest sekcja dekoracyjna, więc każdy znajdzie dla siebie jakieś miejsce i będzie mógł współtworzyć to wspaniałe wydarzenie. No dobrze, a w ogóle jak przebiega, jak można się zaangażować? Załóżmy, przychodzę do tej szkoły jako pierwszoklasistka w przyszłym roku i pierwsze, co muszę zrobić, żeby się zaangażować? Właśnie w jaki sposób, gdzie się zapisać? Gdzie się zapisać? Na początku roku, jakoś we wrześniu, zaczyna się rekrutacja i na korytarzach pojawiają się plakaty z napisem na przykład akcja rekrutacja, jak w tym roku, na którym są opisane wszystkie sekcje i zadanie, które trzeba wykonać, żeby się do niej zgłosić i dostać. No, zazwyczaj to działa na zasadzie drogi mailowej, ale czasami szefowie poszczególnych sekcji, którzy właśnie prowadzą tę rekrutację, mają specjalne wymagania, no ale to już zależy tylko od nich. Tak. U nas wygląda to właściwie tak samo. Sekcje mamy również bardzo podobne. Jednak tak jak już mówiłam wcześniej, to nie jest jedyny sposób na zaangażowanie się, ponieważ oprócz organizacji wiele uczniów, wiele grup wystawia swoje przedstawienia. I uprzedzam tutaj was, drodzy widzowie, że nie trzeba być naprawdę niesamowicie doświadczonym teatralnie, żeby wystawić swoją sztukę. Można to zrobić praktycznie w pierwszej klasie, jeśli tylko ma się grupę znajomych lub można właściwie wystawić nawet samemu. Więc jeśli tylko ktoś chce, to może się zaangażować właściwie wszędzie. Ale rozumiem, że ogólnie jesteście bardzo otwarte albo w ogóle otwarci na nowe osoby. Tak, żeby jeszcze to potwierdzić i sprawdzić, wiecie, ile mniej więcej osób było zaangażowane w ogóle w całe organizowanie tych festiwali? Tak, jeśli chodzi o festiwal teatralny, to tych osób było sporo. Jednak warto zaznaczyć, że dzieliły się te osoby na różne sekcje. To nie była tylko jedna grupa, która działała stricte w jednym zakresie, tylko różne sekcje. U nas było to około 180 osób, myślę, że troszeczkę ponad, więc naprawdę po prostu w listopadzie, kiedy zaczynają się festiwale, praktycznie cała szkoła pracuje i angażuje się w te wydarzenia. U nas też to było tak, no troszeczkę mniej, bo 150 osób, ale zawsze jest ta rotacja mniej więcej plus minus 10 osób. Ale tak, no to też znowu byliśmy podzieleni na sekcje, dzieliliśmy w mniejszych podzespołach, dlatego no, na pewno nie było to chaotyczne ani nieskoordynowane. Dobrze, a w ogóle co was skłoniło do tego, żeby się zaangażować? Jakbyście miały nas zachęcić, dlaczego warto się angażować w festiwale? Dlaczego warto się angażować? Wydaje mi się, że to jest idealna okazja, żeby sprawdzić przede wszystkim siebie, żeby sprawdzić, w czym się jest dobrym. Wydaje mi się, że pole do popisu, można tak powiedzieć, jest tak ogromne, że
obojętnie w czym jesteśmy dobrzy, jesteśmy w stanie zaangażować się w festiwal. No mnie zachęciło przede wszystkim sekcja PR, której byłam również szefową w tym roku. No było to coś mojego. Ja bardzo lubiłam prowadzić media i tak dalej, więc myślę, że osoby, które ambitnie działają w mediach, mogą się wykazać także w tej sekcji. Ja na przykład wylądowałam na festiwalu z zupełnie innej strony, mianowicie od sekcji dekoracyjnej. No bo po prostu lubię działać artystycznie i uznałam, że to jest miejsce dla mnie. I normalnie osoby z tej sekcji raczej potem nie zostają szefami, szefowymi, bo zazwyczaj nie mają takich ambicji. Ale zdarzyło się, że ja miałam, ktoś to dostrzegł i tak wylądowałam na stanowisku szefowej ubiegłorocznej edycji festiwalu. Więc może tam naprawdę trafić zewsząd, jeżeli ktoś ma talent, ktoś ma serce i chce się zaangażować, może naprawdę wszystko. Dobrze, a czy można się zaangażować nie będąc w żadnej sekcji? Mam na przykład tutaj na myśli, no ktoś się zagapił, czasami się zdarza, nie zapisał się, nie zdążył. Czy jest taka możliwość, żeby na przykład, no nie wiem, podejść do was, spytać, czy w czymś pomóc i w ogóle? Czy kończycie rekrutację i do widzenia? Reszta za drzwi. Nie, jak najbardziej można w każdym momencie tak naprawdę dołączyć do sekcji. Oczywiście niektóre mają swoją specyfikę, która raczej zakłada to, że trzeba dołożyć na początku, no i potem osoba, która zarządza tą sekcją, może się to nie zgodzić. Ale zazwyczaj jest tak, że wszystkich chętnie przyjmujemy nawet i później. I na przykład są też w ogóle funkcje, które tworzą się dopiero w trakcie, już po samej rekrutacji. Na przykład można być konferencjerem, można zaangażować się do takich jakby zupełnie osobnych projektów, czy na przykład do grafiki. Mamy też takie funkcje jak intersekcje. I to są osoby, które po prostu działają tak jakby trochę poza systemem i zajmują się absolutnie wszystkim. No dobrze. No to powiedzcie mi może w ogóle, jak się zaczęła wasza historia z festiwalami? No bo jednak umówmy się, zostanie szefową, to jest coś dużego, więc to nie było chyba oczywiście, tak przynajmniej mi się wydaje, że pierwsze co, wchodzicie, dobra, jesteście szefowymi. Jak to wyglądało? Bo to pewnie... Nie, no u mnie to zupełnie tak nie wyglądało. Ja przede wszystkim właśnie, tak jak już wspomniałam, zaangażowałam się w sekcję PR, ponieważ wydawało mi się, że jest właśnie idealna dla mnie, ale oprócz tego byłam konferansjerką, co było dla mnie niesamowitym punktem kulminacyjnym, można powiedzieć, ponieważ od tego czasu byłam również konferansjerką w innych wydarzeniach i ludzie... Wydaje mi się, że przez festiwale można zostać dostrzeżonym i to jest też niesamowite, że ludzie naprawdę dosłownie z pierwszych klas zaczynają się angażować po prostu w cokolwiek, a później to już płynie. Później chce się angażować jeszcze więcej. Tak, to prawda. Potem leci wydarzenie za wydarzeniem i w pewnym momencie człowiek się orientuje, że nie jest w stanie się nie angażować. I tak naprawdę cokolwiek się pojawia, to tylko takie... O, a może mnie weźmiecie? Czyli festiwal trochę uzależnia. Trochę tak. Trochę tak. Uzależnia, bo to po prostu wchodzi do serca, także nie wiem co. Ale mamy nadzieję, że to jest takie dobre uzależnienie. Okej, dziewczyny, czy wasze młodsze wersje siebie spodziewały się tego, że no jakby będą na szczycie, że tak powiem? Nie. Nie, definitywnie nie. A na pewno i na sam początku. Znaczy, podczas festiwalu już tak naprawdę dowiedziałam, że prawdopodobnie szykuje się dla mnie wyższe miejsce, ale zapisując się do sekcji i chcąc zaangażować się w festiwal, na pewno nie miałam tego na myśli. Tak, ja też przede wszystkim właśnie zależało mi na tym, żeby po prostu zrobić coś innego niż tylko się uczyć, bo jak wiemy, nauka jest bardzo ważna, również w naszym liceum, ponieważ jest to naprawdę liceum na wysokim poziomie, ale jednak samo spotkanie z wieloma ludźmi, którzy również są bardzo kreatywni, bardzo chętni do działania, myślę, że tutaj przeważa. A gdybyście mogły, to chciałybyście jeszcze raz zostać tymi szefowymi, czy już macie dość? Szczerze mówiąc, powiem, że mi na przykład troszeczkę tego brakuje. Bardzo, bardzo cieszyłam się, kiedy dowiedziałam się, że właśnie będę szefową. Jednak warto też wspomnieć, że jest to dość duży stres i trzeba faktycznie zaangażować się całym swoim sercem. Myślę, że my z Niną się zaangażowałyśmy całym sercem i nawet troszeczkę więcej. Ale tak, wydaje mi się, że naprawdę jeśli ktoś chce, to po prostu może, ma taką szansę.
No, ja na przykład byłam szefową przez 2 lata, właśnie przez ten taki rok pandemiczny i teraz już rok, kiedy wydarzenie odbyło się fizycznie w naszej szkole, więc wydaje mi się, że trzeci raz to już byłaby leciutka przesada i jednak trzeba oddać też tę możliwość do rozwijania się innym uczniom. No dobrze, a jakie lekcje wyciągnęłyście z właśnie organizowania tego festiwalu, bo właśnie wspominałyście o tej nauce, więc no jakbyście mogły powiedzieć, czego was to nauczyło? Och, czego mnie festiwal nauczył? Czego nie nauczył? Naprawdę, było tego bardzo dużo. Na przykład wydaje mi się, że czerpanie energii z przebywania z ludźmi i jakby angażowania się i pracowania razem, bo w tym momencie tak naprawdę to nie jest męczenie się, tylko właśnie pobieranie tej energii dla siebie i cieszenie się z tego wszystkiego. Też na pewno pisanie super świetnych maili i kontaktowanie się tak naprawdę z organizacjami, do których wydawałoby się, że my nie mamy dostępu. Na przykład pisanie do wielkich firm albo do fundacji, nie wiem, do też dystrybutorów filmowych, co tak naprawdę było dla mnie sprzed 2 lat, byłoby nie do pomyślenia, że kiedyś coś takiego będę robić. Tak, i tak właściwie też kontakty międzyludzkie stały się po prostu tak przyjemne i tak łatwe i tak naprawdę chciane. Więc wydaje mi się, że to właśnie było to, czego nauczył mnie festiwal. Mnie festiwal również nauczył kontaktu z ludźmi. Myślę, że też zawierania wielu nowych znajomości, ponieważ, tak jak już mówię, po prostu na festiwalu wszyscy jesteśmy taką małą, wielką rodzinką, która razem pracuje, żeby zdobyć ten jeden cel. Wydaje mi się, że też nauczyło przede wszystkim, nie tylko mnie, ale również innych ludzi organizacji, bo festiwale, obydwa, to są tak ogromne wydarzenia, na które naprawdę trzeba faktycznie dobrze się zorganizować. Ale coś, co zauważyłam, co jest dla mnie naprawdę niesamowite, to jest to, że uczniowie tak bardzo chcą działać, że nawet jeśli muszą przyjechać do szkoły w weekend albo zostać po lekcjach dłużej, to oni naprawdę chcą. Ludzie chcą działać, a nie tylko, że muszą. Więc to jest naprawdę wspaniałe. No dobrze, a jak dawałyście radę pogodzić festiwal z nauką? No bo jednak miałyście tą najważniejszą funkcję i właśnie już tutaj byli na przykład przedwczoraj uczniowie i trochę nam o tym powiedzieli, ale chcielibyśmy to poznać z waszej strony. Jak to wyglądało? Czy na przykład nauczyciele są wyrozumiali? Wydaje mi się, że nauczyciele są bardzo wyrozumiali i w trakcie tygodnia festiwalowego, jest tam również święto szkoły oczywiście, ale w trakcie tego tygodnia naprawdę nauczyciele są bardzo wspierający i jakby nie można powiedzieć, że w trakcie tego tygodnia bardzo cisną, to jest bardzo kolokwialne, wiem, ale nauczyciele naprawdę starają się nam pomóc z każdej strony. Jeśli chodzi o pogodzenie nauki z byciem szefem, wydaje mi się, że to jest kwestia dobrej organizacji. Jeśli człowiek jest w stanie się zorganizować, to jest w stanie zrobić wszystko. Właściwie musi też chcieć, bo to jest główny właściwie aspekt tego. Tak, pogodzenie. No, na pewno było to trudne, bo normalnie, jeżeli już w naszej szkole jest po prostu ciężko czasami z nauką, no to teraz jest podwójnie ciężko. I godziny snu drastycznie się kurczą. Ale tak, no, dałyśmy obie radę, pogodziłyśmy to. I właśnie a propos tego o podejście nauczycieli, było bardzo wspierające, było niesamowicie wspierające. Na przykład niektóre moje zaliczenia, właśnie specjalnie na prośbę z tego, że po prostu zaliczenie było szybsze, niektóre miałam ustnie. Po prostu tylko dlatego, że było szybciej, potrzebowałam czasu. Albo były zupełnie przenoszone na 2 tygodnie później, bo nauczyciele rozumieli to, że mamy dużo pracy i że już w tym momencie nie śpimy po nocach bez testów. Więc na pewno to było niesamowite też. Opiekunowie naszych festiwali bardzo nas pomagali i byli nieocenionym wsparciem właśnie w po prostu organizacji. Dlatego jest absolutnie do zrobienia, jest ciężkie, jest bardzo ciężkie, ale się da i wcale nie jest takie straszne. Tak, odnosząc się do wypowiedzi Niny, dałyście radę obie i to jak ja byłam na obu festiwalach i naprawdę powiem wam, rewelacja. No dobrze, dziewczyny, to tak podsumowując, jeżeli ktoś chce, to może, dlatego Hoffmanowa na pewno da wam do tego środki i przestrzeń, żeby się zaangażować. Dobra, nasz czas już się kończy na rozmowę. Dziękuję wam bardzo jeszcze raz. I co? I widzimy się po przerwie, gdzie Igor porozmawia z wami, z szefami szkolnej telewizji.
Witam was bardzo serdecznie wszystkich po przerwie na niestety już naszym ostatnim wywiadzie dzisiejszego dnia i tegorocznego Hofdeja. Jest dzisiaj ze mną Ola Zarzeczna i Norbert Binkowski z Hof TV. Witam was. Hejka, witamy. Cześć. Ja chciałem tylko na wstępie powiedzieć, trochę przeprosić za moje zachowanie, ponieważ taki głupi żarcik, ja to tak niestety lubię. Okazuje się, że w tym fachu tak nie można. Hof TV pracuje bardzo profesjonalnie. Jakbyście zobaczyli to studio, naprawdę szacun i klasa, więc tak, chciałem tylko tak zakąsnąć na początku. Wybaczamy. Bardzo mi Wybaczony. Miło. Bardzo mi miło. Zacznijmy od pytania odnośnie samego dostania się do Hof TV. Jak przebiega u was rekrutacja i co trzeba właściwie zrobić, żeby do tego Hof TV się dostać? Tak, jeśli chodzi o rekrutację, to nie jest ona zbyt skomplikowana. To znaczy, że przy okazji festiwali, a nawet trochę przed festiwalami, my również wywieszamy swoje plakaty rekrutacyjne po całej szkole i też na social mediach. I w tym roku na przykład było dosyć proste zadanie, to znaczy, że trzeba było się tylko wysłać do nas maila, powiedzieć coś o sobie, parę zdań, dlaczego chciałoby się dołączyć. Tak, a później osoby, które chciały się sprawdzić, czy im to też pasuje, czy nie, to mogły się sprawdzić na festiwalach. I co warto wspomnieć, to my ciągle powtarzamy, żeby dołączyć do Hof TV, nie trzeba mieć zupełnie doświadczenia. Dobrze. Tak, to prawda. Dobrze, super. Zabraliście mi trochę pytanie, ale to spytam się inaczej. Skoro już wiemy, że nie trzeba mieć doświadczenia z kamerą, to czym właściwie zajmuje się Hof TV i czy jest to tylko i wyłącznie praca z kamerą, czy może jeszcze jakieś inne zadania? Nie, właśnie Hof TV, my ogólnie realizujemy większość wydarzeń w szkole, które wymagają zrobienia, że tak powiem, nagrania lub transmisji, tak jak na przykład teraz. Cała ta transmisja jest właśnie stworzona przez nas od podstaw. Mam nadzieję, że wam się podoba technicznie. I tak, na przykład takie wydarzenia też właśnie jak Hof Day, na przykład transmisje festiwalowe, albo na takie wydarzenia jak na przykład debata wyborcza. Możecie je znaleźć na naszym kanale na YouTubie, Hofmanowa Television. Tak, z grubsza w większości zajmujemy się produkcjami, które opierają się stricte na filmie, na wideo, czyli tak jak Ola mówiła, o transmisje lub też nagrania. Ola mówiła głównie o wydarzeniach w szkole, ale też ostatnio poszerzyliśmy nasz zakres twórczy i powstał film świąteczny, fabularny. To zapraszamy na nasz kanał do obejrzenia. Tak, i planujemy też poszerzyć jeszcze bardziej, może tyle powiem, nie więcej. Dobrze, dobrze. Za bardzo nie można przecież zdradzać. Musi być trochę tak, niespodzianek. Ja na przykład bardzo chętnie obejrzę film świąteczny, bo go nie widziałem jeszcze, muszę się przyznać. Zapraszam. Dobrze. Jeszcze takie pytanie organizacyjne. Skąd wiadomo, właściwie wiecie, skąd wiecie, co macie robić, co na przykład taka nowa osoba w Hof TV, jak ona się dowie, czy to działa tak jak na festiwalach właśnie, że są jakieś sekcje, czy skąd wiadomo, co trzeba robić i kiedy i jak? Tak, jeśli o to chodzi, to ważne jest, żeby zauważyć, że Hof TV jest zupełnie oddzielny od festiwali, że nie jesteśmy sekcją, tylko jesteśmy oddzielną organizacją międzyszkolną, że tak powiem. Dlatego skąd ma ta osoba wiedzieć? To proste, po prostu, przepraszam, kiedy dołączasz, to po prostu zaczynamy od, na przykład mogli się sprawdzić nowi rekruci na festiwalach, my wytłumaczyliśmy działanie, mieliśmy krótkie kursy, można powiedzieć, takie pokazałe, jak obsługiwać kamerę, jak rozłożyć statyw, albo takie podstawy po prostu aparatu. Ale też, co jest bardzo ważne, my większość rzeczy uczymy się w praktyce poprzez to, co robimy. Tak na przykład można naprawdę z zupełnego braku doświadczenia dojść do moim zdaniem wysokiego poziomu po prostu przez naukę. I tak właśnie mówi nasze motto, Diestire faciendo. Z łaciny to jest nauka poprzez praktykę. Tak, tutaj mała poprawka.
nie uciekamy od Hoffmanowej, jesteśmy organizacją szkolną, nie międzyszkolną, tak. Ale tak. Nasze motto jest w naszym logo i bardzo się go trzymamy. I też jesteśmy głęboko przekonani, że to jest najlepsza metoda nauki, jak to widać tutaj dookoła. Tak. No dobrze, nie słyszałem o tym logo. Znaczy w sensie haśle, więc w motcie bardzo mi się podoba. Zdecydowanie polecam wszystkim je stosować, nie tylko przy pracy w HoffTV. I powiedzcie mi, praca. Czy nie macie problemu z pogodzeniem jej z jednak główną częścią szkoły, czyli nauką? Znaczy, jeśli o to chodzi, to te wydarzenia odbywają się w miarę cyklicznie, ale na przykład nie mamy pracy na przykład każdego dnia w tygodniu. Dlatego na przykład teraz, jak mamy half day, to są na przykład 3 dni, tak? Dlatego jest to spora ilość pracy, ale też często w, tak powiem, dużym nakładzie, ale też czasami w odstępach czasowych. To znaczy, że na przykład teraz, jak no, zdarzało się niektórym z nas omijać lekcje, żeby tutaj tak zajmować się transmisją i całym tym sprzętem, to, że to były 3 dni, ale na przykład w perspektywie na przykład miesiąca, to nie robisz takiej dużej różnicy. Pokrótce dopowiem, jest po prostu czas na nadrobienie. Dobrze. To dobrze, że nie trzeba opuszczać szkoły. A powiedzcie mi, HoffTV jako organizacja ta szkolna, czy to jest całkowicie oddolne, jakby tylko i wyłącznie uczniowie, czy jednak jest tutaj, bo jakaś odgórna, że tak powiem, ze strony nauczycielskiej kontrola? Znaczy tak, HoffTV zostało, że tak powiem, założone przez uczniów, dokładniej przez Kacpra Walczaka i też innych. Przepraszam, nie pamiętam ich do końca imion, nieważne. Tak. I to zależy w dużej mierze od tego, od konkretnego wydarzenia, od konkretnego projektu HoffTV. Bo tak jak przykładowo właśnie Hoff Day, jest wydarzeniem, na którym pracujemy jednak dla szkoły, a z drugiej strony są festiwale i tutaj już pracujemy tak naprawdę dla siebie. No, nie współpracujemy z festiwalami bardzo ściśle, ale jednak to jest w pełni nasza inicjatywa i my jesteśmy w pełni w kontroli. Tak, czyli to zależy od tego, co robimy. Ale chciałem też dopowiedzieć, że mimo że HoffTV jest w pełni założone i prowadzone przez uczniów, to mamy naszego kochanego pana Szczodrego, pana profesora Szczodrego, który jest naszym opiekunem od strony nauczycieli i reprezentantem, więc on nas niezmiernie wspiera. I za jego pomoc nie możemy wystarczająco podziękować. Tak, dlatego chcemy serdecznie pozdrowić profesora Szczodrego i też z okazji jego niedawnych urodzin życzyć mu wszystkiego najlepszego. Ach, no to zdecydowane życzenia urodzinowe, wszystkiego najlepszego dla pana profesora. A dla was mam ostatnią już sprawę właściwie, bo nie pytanie. Mnie już zachęciliście, nie będę mówić, ale ja tu siedzę z wami 3 dni, poważnie się zastanawiam. Jestem naprawdę już prawie u was, jeśli mnie przyjmiecie oczywiście. Takie ostatnie 3 słowa dla zachęty, dla i teraźniejszych naszych uczniów, i dla uczniów nowych, którzy we wrześniu przyjdą do szkoły. Dlaczego warto i czy warto dołączyć do HoffTV? No to tak, serdecznie zachęcam, ponieważ po prostu można się czegoś nauczyć, ale też moim zdaniem taka praca nawet do późniejszych godzin zaciśnia więzy i też sprawia, że po tym wszystkim, na przykład dzisiaj po już ostatnim dniu Hoff Day'a, ma się taką satysfakcję, że te wszystkie kamery, te wszystkie kable, te wszystkie nawet problemy techniczne, które się mogły zdarzyć mniejsze lub większe, to że one miały sens i że
było to też dla kogoś, czyli dla teraz naszych oglądających. No i po prostu, że coś się z tego ma i ja zdecydowanie zachęcam. No, jak tutaj słychać, ciężko to ująć w trzech słowach. Tak, ale no, ja nie mam nic więcej do powiedzenia. Dobrze, super. Dziękuję wam bardzo. Mam nadzieję, że zbytnio się nie stresowaliście, zostawiając cenny sprzęt tam do użytku innym. Mam nadzieję, że nie, nic... Tutaj mamy przeszkolonych świetnie naszych członków, także ja się przyznaję, że przez większość HFD-ja tutaj tam siedzę za, ale mamy świetnych naszych członków przeszkolonych i jestem przekonany, że wszystko jest idealnie, jestem zupełnie zestresowany i tak. Też mi się... Ja jestem trochę zestresowana, ale nie z powodu sprzętu. Rozumiem, każdemu się zdarza oczywiście, wielka publika. Dobrze, super, dziękuję wam bardzo. Ja teraz będę musiał niestety zakończyć ostatni wywiad HFD-ja w 2022 roku i przekażę głos Nadi, z którą razem zakończymy to wydarzenie. Dziękuję wam bardzo. No i co? Oficjalnie dotrwaliśmy do końca HFD-i. HFD-ja tak naprawdę. No niestety, dotrwaliśmy. Mam nadzieję, że pomogliśmy wam rozwiać wątpliwości związane z rekrutacją. A jeśli nie udało nam się tego zrobić, to mam nadzieję, że przynajmniej bawiliście się tak samo świetnie jak my. Jeżeli jednak wam jeszcze mało, no to musimy po raz kolejny, tak, każą wam to mówić, odesłać was do naszego Discorda, gdzie na pewno koleżanki i koledzy wam doradzą. Tak, jeszcze raz wam bardzo serdecznie dziękujemy i widzimy się, mam nadzieję, na korytarzach we wrześniu. A my już musimy zmykać, ponieważ Maciek ma właśnie porę karmienia. Tak, dziękuję bardzo. Pa!